Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, my już od kilku tygodni mówimy o tym, że afera w Parlamencie Europejskim szpiegowsko-korupcyjna czy korupcyjno-szpiegowska zatacza coraz szersze kręgi i rzeczywiście to jest tak, że cały czas przybywa nowych informacji. Portal Politico pisze o tym, że do tej pory zidentyfikowano, no powiedzmy, 1,5 miliona euro łapówek u pani byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, ale ciągle wiadomo, że ta suma pieniędzy jej przekazanych jest dużo większa i pytanie, gdzie są te pieniądze, jak pan patrzy na dalszy rozwój tej sprawy? Jest bardzo interesujące pytanie i myślę, że odpowiedź na nie będzie dużo bardziej interesująca. Okazało się, że być może to, co zostało ujawnione kilka tygodni temu, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o tę aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim. Dziwnym trafem, jak dotąd zdecydowana większość zamieszanych w nią, to bardzo żarliwi obrońcy demokracji, obrońcy państwa prawa, praworządności, którzy bardzo chętnie krytykowali Polskę z takich wyższościowych stanowisk w swoich wystąpieniach, w swoich rezolucjach. Pytanie, czy jeżeli mogli przekupstwa dopuszczać się, dajmy na to, Katarczycy, bo takie są doniesienia, czy mogły to robić inne kraje, którym na przykład nie po drodze jest z rządem w Polsce, który stawia na rozwój własnej gospodarki, który nie chce, żebyśmy byli wyłącznie zasobem własnej siły roboczej, taniej siły roboczej, który doprowadza do tego, że Polska w końcu jak równy z równym zajmuje to miejsce w Europie, które jej się należy. No, są też interesujące wątki. To przecież ze 3 tygodnie temu holenderski dziennik pisał z kolei w nieco innym kontekście, ale w kontekście finansów w Parlamencie Europejskim o tym, że Radosław Sikorski dostaje prawie 500 000 złotych rocznie od rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No właśnie, był szefem polskiej dyplomacji, kierował polskim MSZ-em, teraz jest to w pewnym sensie wynajęty, zatrudniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a jest polskim europosłem. Ale panie pośle, ja bym chciała zapytać trochę z innej perspektywy, no bo chyba jest oczywiste, że pojawia się ta wątpliwość, co dalej, bo mamy nie tylko europosłów, o których już dziś wiemy, że po prostu działali za łapówkę, mamy też europosłów, o których już dziś wiemy, że działali poinstruowani przez tych, którzy brali łapówkę, to jest słynny poseł chociażby hiszpański, pan Aguilar, który też bardzo intensywnie zajmował się, jeżeli tak można powiedzieć, Polską. I wiemy też o tym, że powstawały dokumenty tworzone przez fundacje, instytucje, które były pośrednikami w tym łapówkarskim procederze i one dotyczyły Polski i one były podstawą, bazą dla tworzenia rezolucji przeciwko Polsce. No i co dalej, bo mamy całą sieć łapówkarsko-korupcyjno-szpiegowską. Ta sieć tworzyła działania i dokumenty przeciwko Polsce i te dokumenty obowiązują. I czy jest jakakolwiek procedura, czy możemy cokolwiek zrobić, żeby spróbować, no być może, unieważnić te dokumenty? To pokazuje rzeczywiście skalę problemu, skalę niejasności w Parlamencie Europejskim i właśnie wyjątkowo ironiczny jest fakt, że jedną z instytucji, która według doniesień medialnych służyła do transferów pieniędzy przeznaczonych na łapówki, jest właśnie instytucja, fundacja, która miała robić raporty o rzekomym zagrożeniu praworządności. No i robiła. W Polsce. Wspomniany przez panią redaktor hiszpański poseł, to zresztą, jak wynika z doniesień medialnych, dobry znajomy właśnie wspomnianego również Radosława Sikorskiego, to razem z nim organizował
organizował spotkania online, to tenże poseł pytał, co jeszcze mogą zrobić, żeby pomóc polskiej opozycji. Jest to na nagraniu, a Radosław Sikorski go ostrzegał, że to może nie tutaj, bo są kamery. Pamiętajmy, że jesteśmy na widoku. Znaczy, zresztą, tylko kończąc ten wątek, zaraz przejdę do tego, co powinno być zrobione. Tak naprawdę to w sumie ja bym nawet był skłonny zapłacić Radosławowi Sikorskiemu, żeby on nie był już więcej ministrem spraw zagranicznych. Nie wiem, czy akurat Emiraty Arabskie powinny to robić, bo Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych zapraszał na naradę polskich ambasadorów, tam gdzie wykuwa się polska polityka zagraniczna, Siergieja Ławrowa. No, Radosław Sikorski kompromitował się na Ukrainie, mówiąc Ukraińcom, żeby przyjęli rosyjskie warunki, bo inaczej zginął. No to Radosław Sikorski odpowiadał za politykę zagraniczną wtedy, kiedy następowało to zbliżenie z Rosją, więc to jest po prostu ciąg kompromitacji. Mówił o wejściu Rosji do NATO i mówił o tym, że w zasadzie to źle żeśmy robili, protestując przeciwko Nord Stream, bo można było tam jakieś miejsce w Radzie Nadzorczej uzyskać i stąd czerpać profity. No ale dobrze, panie pośle, no mamy jednak kuriozalną sytuację. Ludzie, którzy siedzą za łapówki lub siedzieć będą, bo są oskarżenia już ewidentne, tworzyli dokumenty, oni siedzą, a dokumenty obowiązują. Dokumenty przeciwko Polsce obowiązują. I gdybyśmy żyli w świecie, gdzie wszystko działa tak, jak działać powinno, no momentalnie te dokumenty powinny zostać zakwestionowane, co najmniej procedowane ponownie, no chociaż to i tak byłoby za mało, bo jeżeli powstały w oparciu o nieprawdziwe dane, jeżeli zyskały poparcie poprzez, no, nazwijmy to co najmniej lobbying, to również samo podobne głosowanie jest za mało. No tylko musimy zdawać sobie sprawę, tylko nie chcę wsiadać od razu na konika takiego z wysokiego C, bo musimy sobie zdawać sprawę, że niestety w Parlamencie Europejskim jedyne, co się liczy, to realia polityczne. Tam można Widzimy, że liczą się też pieniądze. Oczywiście, ale one mają nierozerwalny związek z tymi realiami politycznymi. Czy tam reklamówka przynoszona. Można twierdzić, że w środku nocy jest dzień i jeżeli dwie największe grupy polityczne w Parlamencie Europejskim tak powiedzą, to tak będzie i parlament wyda rezolucję, że o 11 w nocy wschodzi słońce. Więc my oczywiście tę sprawę podnosimy i jako grupa EKR domagamy się wyjaśnień, domagamy się konsekwencji i w polskim Sejmie pan poseł Płażyński jako przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej organizował posiedzenie z zaproszonymi międzynarodowymi gośćmi na ten temat. Będziemy się domagać wyciągnięcia konsekwencji, będziemy się domagać ujawnienia wszystkiego i wdrożenia działań naprawczych. No tylko tak jak mówię, o efektach będziemy mogli mówić dopiero, jak one zostaną osiągnięte. Panie pośle, do tego tematu jeszcze wrócimy w drugiej części rozmowy, ale chciałem teraz pana zapytać o wypowiedzi bardzo ważnych polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące pozycji Polski, polskiego zaangażowania we wspieranie Ukrainy. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że Polska to w zasadzie nie odgrywała takiej znaczącej roli. Inne państwa wspierały Ukrainę i to właśnie dzięki temu wsparciu Ukraina może się bronić, więc on apeluje, żeby nie przeceniać roli Polski w tej sprawie. Z kolei pan Rafał Trzaskowski, jakby nie patrzeć, kandydat na prezydenta tej partii, wiceprzewodniczący, mówi o tym, że Polska jest marginalizowana. W zasadzie nikt Polski nie słucha na arenie międzynarodowej, nikt się z Polską nie liczy. I to mówi dosłownie kilkadziesiąt godzin po wyjeździe prezydenta Stanów Zjednoczonych z Warszawy, o którego uwagę tak bardzo zabiegał, żeby było to wspólne zdjęcie. To jest, obie te wypowiedzi, to jest jakiś dziwny miks kompleksów i takiej woli deprecjonowania własnego kraju. Zupełnie dla mnie niezrozumiały. Może najpierw były prezydent Komorowski i naprawdę, pan prezydent Komorowski od czasu do czasu postanawia zaistnieć medialnie, chyba tylko po to, żeby nam wszystkim przypomnieć, jak dobrze, że jest byłym prezydentem i jak dobrze, że to była tylko jedna kadencja. Bo jeżeli ktoś mówi, że Polska nie pomaga Ukrainie, czy tam mówił, że jest dopiero siódma w kolejności, to
To nie ja się będę wypowiadał. Ja zacytuję wpis na Facebooku prezydenta Zełenskiego. Polska była z nami jeszcze przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę, była z nami w każdej minucie tego roku i na pewno będzie z nami aż do naszego zwycięstwa. Naszego wspólnego zwycięstwa. To mówi Wołodymyr Zełenski. Myślę, że wie ciut więcej niż pan prezydent Bronisław Komorowski, który może powinien zająć się spisywaniem memuarów, a nie udzielaniem wywiadów. No jeśli zaś chodzi o rzekomą marginalizację, o której mówi prezydent Trzaskowski, ja rozumiem, że on się może czuć zmarginalizowany osobiście. Tam słyszeliśmy z doniesień nieoficjalnych, że trwa jakaś ostra walka w Platformie Obywatelskiej o to, czy Rafał Trzaskowski, jego 40 sekund na zdjęcie z Bidenem to więcej niż Tusk, a Tuskowi nie zrobiono zdjęcia i on się podobno wściekł, jak to ma w zwyczaju, i domaga się śledztwa, ale to są zabawki dzieci, zabawy dzieci w piaskownicy. No, ale przekaz idzie w świat. Jeszcze będziemy za chwilę na ten temat rozmawiać. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Przekaz idzie w świat. Warto to odkłamywać, bo są ludzie. No, z dziwnym trafem oni zawsze są po stronie opozycji, którym zależy na tym, żeby Polska miała na świecie zły wizerunek, żeby miała złą opinię. Nie wiem, z czego to wynika i bardzo nad tym ubolewam, bo warto przypomnieć chociażby przykład włoski, kiedy Komisja Europejska atakowała świeżo wybrany rząd pani premier Meloni, to włoska opozycja powiedziała, że hola, przepraszam bardzo, to jest wybór Włochów, my możemy się wewnętrznie nie zgadzać, ale nikomu spoza Włoch nic do tego. Ja bym sobie życzył takiej opozycji w Polsce, no ale niestety. No dobrze, ale panie Burze, bo to jest rzeczywiście sprawa kluczowa, bo to zachowanie, które pan przed chwilą opisał, akurat na przykładzie państwa włoskiego i włoskiej sceny politycznej, ono jest jednak dość standardowe. To jest standard, a nie atakowanie własnego państwa przy pomocy już wszelkich argumentów, nawet najbardziej szalonych, bo rzeczywiście przekrzykiwanie się z Wołodymirem Zełenskim i tłumaczenie mu, że Polska nie ma w zasadzie nic do dania Ukrainie i żadnego wpływu na jej losy nie ma, jest jakimś absurdem, ale mimo wszystko to się dzieje. Jak pan patrzy, jaka jest geneza tego zjawiska? Czy skąd to wynika, że większość świata cywilizowanego potrafi się kłócić, naprawdę bardzo mocno walczyć, ale jak przychodzi co do czego, jak jest atak z zewnątrz, to wszyscy są razem. A w Polsce tak nie ma. Już odpowiadam, to tylko tak jeszcze jeden drobny przykład, bo rzeczywiście warto, mimo że to jest kłamstwo przy tym grubymi liśćmi, warto udowadniać, jak nieprawdziwe są tezy o rzekomym marginalizowaniu Polski. To już dzień po wybuchu wojny, 25 lutego, kiedy był nadzwyczajny szczyt NATO, to z Polski łączyła się z BBN-u, ze szczytem łączyła się bukaresztańska dziewiątka wraz z Ursulą von der Leyen. To wtedy już padła deklaracja, że Polska jest gotowa być hubem dla pomocy ukraińskiej. Kilka dni później państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólny list, a Ukraina złożyła wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej, co umożliwiło zdobycie statusu kandydata i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie każdy dzień tej wojny udowadnia, że Rafał Trzaskowski mija się z prawdą. Z czego to wynika? Jak sama pani powiedziała, cywilizowane standardy świata zachodniego są inne. Czyli po pierwsze, nasza opozycja niestety odbiega od tych standardów. Po drugie, mam wrażenie, że to jest kwestia z jednej strony takiego jakiegoś, nie wiem z czego wynikającego, myślenia mentalności postkolonialnej. To znaczy zawsze ośrodek aspiracji, ośrodek decyzji, punkt odniesienia jest gdzieś poza krajem, w związku z czym wiem, że też pokutuje takie przekonanie, niestety my sami w pewnym sensie je roznosimy, że my się kłócimy, tak? Że tam dwóch Polaków i pięć Gdań, czy trzy, wszystko jedno. Ale przecież to ja mam wrażenie, że jednak doświadczenie polskie jest zupełnie inne. To znaczy być może Polacy się potrafią pokłócić o jakieś sprawy, jakieś opinie, ale wtedy, kiedy przychodzi atak z zewnątrz, to jednak zwykli ludzie potrafią się jednoczyć i to po prostu widać w bardzo wielu sytuacjach, widać na przestrzeni lat i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. To w takim razie, jeżeli to nie jest polska cecha, bo to nie jest polska cecha,
To skąd to się bierze? No, drugim elementem tego jest moim zdaniem kompletne nieprzystosowanie tych elit opozycyjnych po 89 roku do standardów demokratycznych. Oni mienią się demokratami, oni wymachują konstytucją, oni będą mówić o walce o demokrację, ale oni nie uwewnętrznili zasad demokracji, tego nie procedur, nie tego, że raz na 4 lata idziemy do urn i to są zewnętrzne oznaki demokracji. Oni nie mają tego, czego naprawdę potrzebują demokratyczni politycy, znaczy, że demokracja jest faktycznie wyborem obywateli, że jeżeli obywatele zagłosowali tak, a nie inaczej, to politycy się z tym godzą. Oni nie potrafią się z tym pogodzić. Od 2015 roku kwestionują w ogóle prawo zwycięzców wyborów do pełnienia funkcji państwowych. Przecież no, te Komitety Obrony Demokracji to jest czysty Orwell. Ministerstwo Prawdy zajmowało się kłamstwem. Komitet Obrony Demokracji zajmował się negowaniem demokratycznego wyboru Polaków. No, dla tych ludzi, w większości dla Platformy Obywatelskiej, no, część opozycji od czasu do czasu do nich doszlusowuje. Demokracja jest tylko wtedy, kiedy oni wygrywają wybory. No, nie potrafią zrozumieć, jak działa demokratyczny system. Panie pośle, przejdźmy już też do polskiej polityki, ale do tego aspektu kampanijnego. Pan jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy cieszy się z tego, że nie ma jednej listy? Ja się raczej cieszę z tego, że kampania da nam okazję do wielu rozmów bezpośrednich z Polakami, do wyjaśniania, odkłamywania pewnych zarzutów, ale też do przedstawiania naszych projektów. Już niedługo ruszamy. Zapowiadał to zresztą chyba na tej antenie Krzysztof Sobolewski, nasz sekretarz generalny. Niedługo ruszamy z cyklem konferencji programowych, gdzie chcemy rozmawiać, gdzie chcemy różne pomysły, nawet nie tyle jeszcze co przedstawiać, co po prostu o nich dyskutować, badać, oglądać z różnych stron, po to, żeby właśnie w toku tych dyskusji wykuł się program Prawa i Sprawiedliwości z udziałem obywateli, będziemy o tym rozmawiać, tak jak robimy przed każdymi wyborami. No, dla niektórych no tak, to może być zaskakujące, ale będziemy mieli program. To z jednej strony przekonywanie do siebie wyborców, ale z drugiej strony to też rywalizacja z tymi, no, którzy o tych lub innych wyborców też walczą o ich uwagę. No więc ja mimo wszystko powrócę. Jedna lista opozycji zdaje się przynajmniej na tym etapie już projektem nie do zrealizowania, choć zobaczymy, co się jeszcze wydarzy po drodze, bo jednak no, to ostatnie doświadczenie, inaczej, doświadczenia ostatnich lat nauczyły nas, że te zmiany mogą być takie bardzo radykalne. Wymiana kandydatki na prezydenta na ostatniej prostej. Myślę, że jednak jest pewnym awangardowym, że tak powiem, posunięciem. Jest ewidentnie wkładem polskiej opozycji w historię polityczną ale świata. Ale to korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej i Prawicy informacja, że opozycja nie dała radę się zjednoczyć, czy też niekoniecznie? Czy to jest informacja przede wszystkim ważna dla Polaków, że opozycja nawet w takich dość błahych, ale z drugiej strony podstawowych kwestiach nie jest w stanie się porozumieć, więc co by się w ogóle działo, gdyby mieli porozumieć się w kwestiach prowadzenia polityki? No to pokazuje, jak zupełnie nieracjonalną decyzją byłoby oddanie głosu na opozycję, bo nie byliby w stanie stworzyć funkcjonującego w jakiś rozsądny sposób rządu, bo tak naprawdę my w Prawie i Sprawiedliwości mamy, i to, znaczy mówię to nie przechwalając się, bo oczywiście jesteśmy pełni pokory wobec werdyktu wyborców, no ale właśnie liczymy, że uda nam się Polaków do nas przekonać. Wychodzimy z założenia, że my te wybory mamy zwyciężyć, niezależnie od tego, czy tam będzie jedna lista, 5 czy 15, bo to opozycja się bawi w takie arytmetyczne chocki klocki, próbując wyliczyć, w jakim układzie kilka promili więcej dałoby im więcej mandatów. No ale panie pośle, wszyscy liczą. To też nie uwierzę, że państwo liczą, nie liczą. Niektórzy liczą listy, a my ciężko pracując liczymy na zwycięstwo. No właśnie, to w takim razie ten problem, który przed państwem stoi, który sygnalizował już jakiś czas temu pan prezes Jarosław Kaczyński, że duża część i działaczy, i wyborców Prawa i Sprawiedliwości zdaniem pana prezesa dało sobie wmówić, że
trzecia kadencja jest po prostu niemożliwa, że maksimum, co można i co każdy może, powiedzmy każdy, każda siła polityczna osiągnąć, to są dwie kadencje, no a druga kadencja dobiega końca, więc nastroje podupadły. Jak pan ocenia tę sytuację? Czy to jest tak, że udało wam się zmobilizować, albo inaczej przekonać, że zwycięstwo jest możliwe, no przynajmniej tę część działaczy, o której pan prezes wspominał, że tak nie do końca wierzą w to zwycięstwo? Faktycznie pan prezes często wskazywał na ten problem, bo jeżeli chcemy zwyciężyć, to my sami musimy uwierzyć, że to zwycięstwo jest możliwe, bo ono jest możliwe. Po pierwsze, no, nasza pozycja startowa jednak, jeżeli jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu w sondażach, po 2 latach sprawowania władzy i to w bardzo trudnych warunkach, COVID, kryzys wywołany pandemią, wojna, kryzys wywołany wojną. No ja ostatnio od polityka Platformy Obywatelskiej słyszałem, że to wielkie szczęście, dzięki temu państwo w ogóle utrzymali władzę, że sprzyja wam pandemia, sprzyja wam wojna. No to jest właśnie sposób myślenia Platformy Obywatelskiej. Im gorzej dla Polaków, tym myślą, że lepiej. No nie, to dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy, to właśnie państwo sobie poradziło i z pandemią, i radzi sobie z wojną, ale my nie o tym. I rzeczywiście wielokrotnie powtarzał pan prezes, że przecież w krajach europejskich, krajach skandynawskich kilka kadencji, 3, 4, to jest standard i dopiero po takim czasie często zmieniają się partie, czy to Wielka Brytania, czy Szwecja, czy wiele innych krajów. My o tym mówimy. Myślę, że ta wola zwycięstwa jest, ale też właśnie tak staramy się to przekazywać. Nawet dzisiaj będę po południu na spotkaniu w jednej z dzielnic Warszawy na zaproszenie pana posła Krajewskiego, gdzie też o tym będziemy na pewno mówić. O tym, że przede wszystkim możemy zwyciężyć, że nie ma takiego szklanego sufitu, że 2 kadencje i wystarczy. Jeżeli tak fatalny rząd, jak rząd Platformy Obywatelskiej miał 2 kadencje, no to znaczy, że dobre rządy zasługują na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.